tym odcinku powiemy niestandardowo o wodzie, koniecznej dla naszego istnienia substancji, często zapominanej, ale bardzo docenianej, gdy człowiekowi naprawdę chce się pić. Cześć Andrzej. Cześć Mariusz. Jestem pierwszy raz na lodowisku. Czuję się niepewnie, ale czuję, że to będzie fajna przygoda. Mamy dzisiaj całe lodowisko dla siebie i chcemy, abyście uczyli się z nami i bawili razem. Tak wspaniała zabawa na lodowisku jak dzisiaj jest możliwa dzięki temu, że na naszym świecie istnieje tak wspaniała substancja, jaką jest woda. Woda zajmuje 70% powierzchni naszego globu, a jej niezwykłość polega m.in. na tym, że może występować w trzech stanach skupienia, m.in. w stanie stałym, a także ciekłym oraz gazowym. Woda wraz z ujemną temperaturą zwiększa swoją objętość. Jest to bardzo nietypowe, gdyż większość substancji, jakie znamy, zachowuje się zupełnie na odwrót. To co, po kubeczku? Woda jest niezbędna do życia, a jednocześnie w wielu miejscach na świecie daje odczuć się jej deficyt. Jak wskazują ostatnie badania, nawet w Polsce występuje ryzyko utraty dostępu do wody pitnej. Ciało dorosłej osoby składa się w 70% z wody. Dowiedziono, że 1% ubytek wody w naszym organizmie powoduje pragnienia, 2% sprawia i obniża nasze zdolności umysłowe. 10% zagraża naszemu życiu. Dlatego chcę w pełni czerpać z wody. Proszę kłaniać się, kiedy wypijamy na przykład szklankę lub butelkę wody. Ale może też kłaniać się przez skórę. I właśnie tego teraz doświadczamy. Jesteśmy teraz w Grocie Solnej, a tak się składa, że 97% wody na Ziemi to woda słona, a tylko 3% to woda słodka. To co, po kubeczku?
prawie zapomnieliśmy. Woda może mieć też znaczenie symboliczne. Na przykład w Biblii jest symbolem życia i błogosławieństwa, które daje Bóg. A to przykład, w jaki nie powinniśmy pić wody, wodę powinniśmy pić inaczej. To co, po kubeczku? Naukowcy wciąż zastanawiają się nad właściwościami wody. Jeden z profesorów biologii, Władimir Wojekow, powiedział: o wodzie nie wiemy prawie nic. Na koniec pamiętajcie, że na każdy kilogram masy ciała przychodzi około 30 ml wody. Tak więc jeśli ktoś ma 80 kg wagi, powinien wypijać dziennie 2,5 litra wody. I dlatego tak ważne jest nawodnienie i ten stosunek powinien być 3:7. Mamy nadzieję, że spodobały się Wam nasze filmiki i będziecie regularnie popijać wodę. I oczywiście nie zapomnijcie też o wodzie żywej. Dajcie łapkę do góry, subskrybujcie, a my idziemy dalej napić się wody. Do zobaczenia. Oczywiście.